Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy i to będzie ostatni haul zimowy z rzeczami typowo takimi zimowymi, ewentualnie jesiennymi. Jeszcze to są rzeczy, które pozbierałam z różnych zakupów moich z wyprzedaży zimowych, oczywiście w lumpeksach. Tym razem są to rzeczy tylko z lumpeksów, nie ma tu rzeczy z Vinted ani z internetu, także pokażę Wam te wszystkie rzeczy i już zapowiedź, drobną zapowiedź wiosny, wiosennych kolekcji i wiosennych zakupów. I kochani, przedstawię Wam też pewną relację z zakupów z koleżanką, a także pokażę Wam dwie rzeczy, które wystawiam na Vinted, bo będę pokazywać co jakiś czas teraz rzeczy, które daję na Vinted, tak żebyście mogli też sobie ewentualnie zakupić, jeśli coś się Wam spodoba. Pierwsza rzecz, jaką chcę powiedzieć, to proszę Was oczywiście o subskrypcję, bo wiecie, że ja wkładam w te programy naprawdę dosyć sporo pracy, sporo swojego czasu i subskrypcje to jest taka nagroda polubienia również. Także kochani, jeżeli tylko Wam się podoba, to zasubskrybujcie, wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmach i polubcie filmik, bardzo proszę. I kochani, pierwsza rzecz to będzie relacja z zakupów z koleżanką, z youtuberką, którą od niedawna zaczęłam obserwować i mamy bardzo fajny kontakt, myślę, ze sobą. To jest przemiła osoba, ma ksywę Monami, czy też jak to się nazywa, nazwa kanału jest Monami. Monika jest bardzo fajną osobą w podobnym wieku do mnie i nawiązałyśmy kontakt, umówiłyśmy się na wspólne zakupy do lumpeksu. No i jak to ja, kochani, nagrałam krótką relację, zanim weszliśmy do lumpeksu i oczywiście co się okazało, że coś pochrzaniłam, coś mi nie wyszło i no niestety ta relacja się nie powiodła, także wklejam wam tutaj relację, którą nagrała Monika i którą mi przysłała po tym, jak jej powiedziałam, że moja relacja się niestety nie powiodła. I zobaczcie sobie tutaj krótką tą relację. Cześć kochani, to jest właśnie ta niespodzianka Kinga z kanału Moda Ekokreatywna. Kingunia mi zaproponowała wspólne zakupy w lumpeksie, więc uderzamy na dwa, zobaczymy jakie łowy będą dzisiaj. Także trzymajcie kciuki. Jest nowy towar. Do zobaczyska. Oczywiście odwiedziłyśmy lumpeksy wspólnie, było bardzo fajnie, znalazłyśmy fajne rzeczy. Powiem Wam, że jeszcze mam tutaj taką krótką relację przed wejściem do drugiego sklepu, drugiego lumpeksu. To jest bardziej taka widokowa relacja. Sklep i tylko widok Moniki właśnie przed sklepem. No i właśnie szukałyśmy fajnych ciuszków razem. Monika przyjechała z daleka i bardzo polecam Wam jej kanał, bo jest bardzo fajny, naprawdę prócz lumpeksów ona pokazuje też sprzątanie, gotowanie, różne takie swoje pomysły, także naprawdę jest przesympatyczną osobą i kanał jest godny polecenia, bardzo fajnie się ogląda, serdecznie Wam polecam. Kochani, i zobaczcie teraz, co kupiłyśmy, co ja kupiłam, bo oczywiście Monika pokazuje u siebie na kanale, już jest jej filmik, w którym pokazuje rzeczy, które właśnie na tym wspólnym wypadzie kupiła. Ja kupiłam niewiele rzeczy, z tego względu, że trochę też byłam zaaferowana jej wizytą i tymi wspólnymi zakupami, też trochę chciałam też wyszukać dla niej rzeczy, skoro przyjechała z tak daleka, no i coś tam się poudawało, a dla siebie znalazłam kilka rzeczy, dosłownie kilka rzeczy, które właśnie teraz Wam pokażę. No i moi drodzy, pierwsze pokażę Wam buty. To są buty dla Wiktora, sportowe. Szukałam już od dawna też dla niego takich butów na wycieczki. No i to jest rozmiar 41. Co prawda kolorystyka jest taka, można powiedzieć, unisex, albo nawet raczej trochę bardziej damska, ale on bardzo lubi czerwony, więc nie wahałam się i buty są dobre. Co prawda nie są to buty na mrozy i na takie do takich bardzo, bardzo grubych skarpet, raczej coś takiego jesiennego albo chłodne lato, ale są wygodne, są super, mają super systemy, mają podeszwy Vibram, także właśnie na wycieczki się idealnie nadają, no i wyglądowo są naprawdę świetne, w idealnym stanie. Za buty zapłaciłam aż 30 zł, więc nie tanio, to było na nowej dostawie, no i takie gadżety w super stanie, sportowe rzeczy są drogie, no ale w sklepie byłoby to zapewne koło 3-4 stówek, więc i tak nie żałuję, bo naprawdę są
ekstra. Kochani, z góry przepraszam Was za światło, bo już widzę, że raz słońce świeci, raz zachodzi i tutaj w tym pokoju, który jest ze skosem, to ma ogromny wpływ na kamerę i na to, co widać na niej. No niestety nie mam na to jakby wpływu na pozycję tego światła i na ustawienie, więc kochani, jest jak jest. No i idę dalej. Następna rzecz, którą kupiłam właśnie na tych zakupach Moniką, to jest takie futerko i to futerko wcale nie było drogie, bo jak na futerko, kosztowało tylko 30 zł. Naprawdę jest świetne, jest też dobrej marki, jest to marka Only. Całkiem niezła firma. Oczywiście to jest sztuczne futerko, ale co powali mnie ten kolor, bo naprawdę jest przesuper. Ja uwielbiam różowy. Oczywiście nie w każdym wydaniu, ale ogólnie w różowym jest mi dobrze i lubię. Lubię takie trochę zwariowane rzeczy. Jest takie dosyć długie, sięga za pupę, więc jest praktyczne na zimę. No i już je nosiłam oczywiście. I naprawdę fajnie się sprawdza. Zobaczcie, tutaj ma kieszonki jeszcze i jest na zatrzaski. Tutaj ma taką jakby skórę ekologiczną wzdłuż. Przytom jest dosyć mocno wykończone. Całkiem fajna podszewka w kolorze. No i zobaczcie tutaj przebiteczkę ze spodniami, tymi, które mam na sobie, bo już nie chciałam się przebierać, żeby Wam to futro pokazywać jeszcze w innej stylówce, ale jest bardzo uniwersalne. Ja mam sporo rzeczy, które będą mi pasować do tego futerka. Mam dużo rzeczy właśnie w bordo, które wygląda do tego świetnie. Zresztą jak widzicie, z brązem taki brudny, różowy kolor wygląda też bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba to zestawienie, też jest naprawdę spoko. No i całkiem udany zakup, uważam. Kolejne do mojej kolekcji futerko, jak widzicie, i znowu dzisiaj zobaczycie oczywiście płaszcze, bo ja nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła płaszczy kolejnych. Pewnie będę musiała znowu powystawiać na Vinted pewne rzeczy, żeby się części pozbyć, ale naprawdę to jest coś takiego w moim stylu. Zwariowane, fajny kolor, no i bardzo mi się spodobało. Kolejna rzecz to będzie coś, co zamieniłam, bo kiedy byłam z Moniką, kupiłam spódnicę skórzaną z zamiarem jej odrobinę przerobienia, bo była naprawdę fajna za 20 zł. Piękna skóra, to mi się spodobało, ale po pokazaniu jej krawcowej okazało się, że ta spódnica jednak jest trudna do przerobienia, no i to będzie kosztowne. Stwierdziłam, że mam na tyle spódnic skórzanych, że już nie będę tego przerabiać i zamieniłam tą spódnicę na dwie rzeczy, mianowicie na taką bluzkę, jest przesuper ta bluzka, to jest wiskoza, bardzo przyjemny materiał, ma bardzo fajne takie marszczone rękawki i to mi się bardzo podoba, to jest takie w stylu Chanel, ta kolekcja zimowa Chanel, którą już Wam pokazywałam w jednym z vlogów, miała właśnie takie bluzki i to dosłownie do takich spodni, które mam na sobie, takie bluzki z takimi falbanami właśnie tutaj, wykończone. No i bardzo mi się to spodobało, tym bardziej, że to właśnie jest wiskoza i bluzka jest w super rozmiarze, jest taka nie za szeroka, ale z drugiej strony dosyć luźna, dosyć taka powiewająca, bardzo przyjemna. No i tutaj ma bardzo duże otwarcie, więc oczywiście musiałam coś z tym zrobić i zapiłam sobie tutaj taką oldschoolową broszkę. Bardzo mi się podoba ta broszka, jest naprawdę w takim mega starym stylu, ale wydaje mi się, że do właśnie takiej, tego typu bluzki super to wygląda. Mogę też przyszyć sobie tutaj taki ozdobny złoty guzik i to też będzie bardzo fajną ozdobą, no bo niestety nie da się tej bluzki nosić o takim aż dużym tu otwarciem. No ja przynajmniej nie jestem na tyle ani odważna, ani taka wyzywająca, żeby nosić tak ogromny tutaj otwarcie, tym bardziej, że przy ruchach to się jeszcze bardziej otwiera, no i jest ryzyko, że pokażemy coś za dużo. No i bluzeczka kosztowała 14 zł, więc całkiem w porządku cena. No, ponieważ tamta spódnica kosztowała około 20 zł, to za pozostałe kilka złotych dobrałam sobie do tego bardzo fajny pasek skórzany, żółty, w najmodniejszych trendach w tym roku, w tej wiosny. No i zobaczycie go już w następnym haulu. Nie pokazuję go celowo teraz, bo następny haul będzie typowo wiosenny już i pokażę Wam bardzo, bardzo modne, topowe w tym sezonie rzeczy właśnie wiosenne, które udało mi się kupić już na nowym towarze. No ale tymczasem idźmy dalej. Jak chodzi o te zakupy, to jeszcze kupiłam tam rękawiczki. Za te rękawiczki zapłaciłam 6 zł i są przesuperowe. Pokażę Wam może zbliżenia, ale
są zamszowe, naturalnej skórki i tutaj mają takie królicze futerko naokoło. Tutaj mają ściągacz dodatkowo, więc są mega wygodne, są świetnie dopasowane i w ogóle w super rozmiarze, mają taki cieniusieńki polarek w środku. No jak na taką cenę, to jestem zachwycona. Przepiękny taki czekoladowy brąz, ciemna czekolada. No zobaczcie, bardzo zgrabne, bardzo wygodne, no i jakościowe rękawiczki za tak małe pieniądze. Naprawdę przepiękne są według mnie. No jestem zachwycona tym zakupem za 6 zł, także super, super. No i oczywiście ja lubię brąz, mam nawet dokładnie w tym kolorze kożuszek z takiej zamszowej skórki, także będzie to superowy zestawik. No i moi drodzy, idziemy dalej. Teraz Wam pokażę zdobycze za 5 zł. Naprawdę, kolejne dwie rzeczy to są, nawet kolejne 3 rzeczy, to są rzeczy za 5 zł. I to są rzeczy dla mnie i nie dla mnie. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, zobaczcie, to jest taki kożuszek. To wygląda jak płaszczyk, no jest to płaszczyk i to jest naturalna skóra, ma metki i wszystko jest opisane przepięknie tutaj. To jest jakiś też duńska odzież, On Stage firma. Sprawdzałam firmę tą i naprawdę te kożuszki, te płaszcze tej firmy są bardzo drogie. Najtańszy, jaki widziałam nowy w tej firmy w sklepie, to był około 1600 zł, także naprawdę to są już drogie rzeczy, no bo to jest pięknie wyprawiona, naturalna skórka i naturalne futerko tutaj, kołnierz i te mankiety. I to nie jest mój rozmiar, oczywiście ja sobie nie zamierzam zostawiać tego płaszcza, bo kupiłam go dla kogoś z rodziny, kto jest troszkę większy niż ja. Pokażę Wam tak orientacyjnie tylko. Ale w każdym razie, no nawet z paskiem mogłabym coś takiego nosić. I co sądzicie o tym? Ja uważam, że ja mam na tyle rzeczy, że nie muszę sobie tego zostawiać. No za 5 zł skórzany płaszcz to jest super rzecz, ale myślę, że jednak oddam go komuś, kto będzie, kto skorzysta na tym, że to jest jego rozmiar, jej rozmiar. Troszkę jest za duży tutaj, także myślę, że nawet nie ma co kombinować, tylko po prostu za tak niewielką cenę podaruję to. No jestem bardzo zadowolona, no bo naprawdę to jest niesamowicie tanio i coś przepięknej jakości z prawdziwej skóry. Skarb taki, skarb za bezcen. Następna rzecz to płaszcz, który widzieliście w stylóweczkach na lata 80. Nie będę go już mierzyć, bo właśnie możecie sobie zajrzeć do stylówek na lata 80. Zdaje się, że ekran nawet będzie na końcu tego filmu się pokazywał, do tego filmu. I przepiękny płaszcz z wełny i kaszmiru z włoskiej tkaniny. Taki właśnie vintage'owy, z lekko takimi poszerzanymi ramionami, ale lekko, to nie jest taki ogromny oversize. O prostym kroju, przepiękne guziczki ma, no i tutaj ma taką stójkę, którą można rozłożyć na taki kołnierz. Bardzo piękny płaszcz według mnie, naprawdę świetnie wygląda, jest niezniszczony. Oczywiście jest używany, jakieś tam drobne oznaki użytkowania widać, ale praktycznie to jest nietknięte. No i kosztował 5 zł na wyprzedaży w Dopczycach, także jestem bardzo zadowolona, to jest coś eleganckiego i ponadczasowego. Zarówno można to nosić jako odzież całkowicie nowoczesną, bo ten krój i ten design nie jest w żaden sposób zobowiązujący, że to jest tylko vintage. Jest to coś takiego prostego, minimalistycznego i, no i przepięknej jakości, piękna wełna z kaszmirem, w dotyku jest bardzo miły. Także kochani, 5 zł, tylko w lumpeksie, oczywiście. No i kolejna rzecz to taki sweter oversize'owy, długi kardigan. I też ma świetny skład, już Wam mówię, wełna, angora i 10% nylon, ale 50% to jest wełna. Firma Second Female, już się spotkałam z tą marką, bardzo dobrą zresztą, rozmiar MK. To jest bardzo długi kardigan, on jest tak prawie, że do kolan. Tutaj zrobiłam z nim stylizację ze spodniami takimi moimi dzwonami i golfem. Po prostu tak na wierzch, to jest coś takiego, co bym nosiła ewentualnie na sukienkę taką prostą, minimalistyczną, albo właśnie na takie spodnie, żeby mi było jeszcze cieplej, albo jak będzie wiosna, to jako wręcz jako okrycie wierzchnie, bo to jest dosyć cieplutkie. No wiadomo, że w zimie nie, ale mogę, teraz nosiłam to na przykład dzisiaj pod płaszcz, po prostu na ten strój, który widzicie, pod płaszcz dodatkowo, bo ten płaszcz wzięłam sobie taki już bardziej przejściowy, nie jakiś bardzo, bardzo zimowy. No i to się
się idealnie sprawdza, nie było mi w ogóle chłodno. Jeżeli nie chcemy eksponować na przykład w wąskich spodniach czy leggingsach swoich wdzięków wszystkich, no to taka narzutka się też idealnie sprawdzi. Tak jak mówię, ja bym to nosiła też do sukienki. No i zapłaciłam za ten kardiganik 5 zł znowuż, także bardzo fajnie. I teraz kolejna rzecz, którą Wam pokażę, to będzie sweter oversize'owy. I moi drodzy, to jest sweter z całkiem nowej kolekcji H&M-u z alpaką i widziałam jeszcze teraz, dosłownie tydzień temu, w sklepie te swetry, internetowym oczywiście, bo nie chodziłam po sklepach. Próbowałam znaleźć ten sweter, wpisałam po prostu oversize'owy sweter, firma i z alpaką. No i właśnie wyszło, że jeszcze były te swetry i są naprawdę drogie, bo ja go widziałam za jakieś 150 zł, a podejrzewam, że nowy był jeszcze droższy, no bo to jednak alpaka. No jest przepiękny, zapłaciłam za niego 17 zł w lumpeksie. Nie wiem, jakim cudem z nowej kolekcji już się znalazł w lumpeksie. No, widocznie dosyć szybko ta odzież jest, że tak powiem, przetwarzana w tych sklepach. I on ma takie szerokie rękawy, widzicie, one są poszerzane tutaj. Zresztą to też widać na stylówce, ze spódnicą taką wąską zrobiłam sobie. Bardzo długie rękawy, tutaj zwężane i fajny taki wykładany golf jakby, czy też kołnierz, nie wiem jak to nazwać. Jest naprawdę przemięciutki, no swetry z alpaką to jest coś przecudownego, one są bardzo ciepłe i bardzo miękkie, ale to już jest naprawdę bardzo na zimę. To nie jest taki sweter, który bym nawet teraz nosiła, bo jest mi za gorąco. No i zobaczcie, naprawdę piękny sweterek, no i oszczędziłam mnóstwo kasy, no jest to 1/10 ceny, którą nawet teraz na wyprzedaży można dołapać. To mi się bardzo podoba, przepiękny jest ten kołnierz i zobaczcie, przy okazji przypiłam sobie takie broszki, które ostatnio dostałam od przyjaciółki. To są broszki vintage, takie stare broszki w kształcie małych różyczek, są przeurocze, naprawdę takie, one są jakby emaliowane takie, bardzo mi się podobają, są takie słodziusieńkie, lubię takie stare rzeczy, no i bardzo fajnie, że dostałam je w prezencie. Dziękuję, kochana. Przesuper sweter. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Piszcie, co się Wam z tych rzeczy najbardziej podoba. I teraz pokażę Wam jeszcze jeden płaszcz. I to jest płaszcz już właśnie z wiosennej dostawy w jednym z lumpeksów, gdzie byłam. Taki duży lumpeks, krakowska jest taka sieć lumpeksów, nazywa się Ciuchy. Taka nazwa firmy. I kupiłam ten płaszcz z myślą o stylówkach na lata 60, nie ukrywam. I nie był wcale tani, bo zapłaciłam około 40 zł za niego, także naprawdę to nie była jakaś bardzo tania rzecz. Ale jest z wełną, jest to firma Talbots, więc też dobra jakość, dobra marka. 42% wełna, 30% akryl, 28% chyba wiskoza. Przepraszam Was, ale strasznie zamazane to jest. Po prostu większość jest naturalna, z wełny i wiskozy i 30% akrylu jest w tym płaszczu, więc może nie będzie się łechmacił, ale naprawdę materiał jest przepiękny, no i ta faktura tych lat 60. mnie powaliła. To jest już taki wiosenny płaszczyk, on nie jest na zimę, bo to jest dosyć cienkie i cienka podszewka. No i piękny krój na lata 60. I zobaczcie, tutaj też mierzę do tych spodni i też przypomina to tą kolekcję Chanel, no bo właśnie mam na sobie te spodnie w stylu Chanel i zarówno tamto różowe futerko, jak i ten płaszcz, to są ciuchy, które, ja bym powiedziała, są zaczerpnięte niejako z tego pokazu Chanel jesień-zima 2020-2021, bo dosłownie takie kolory oni mieli w tej kolekcji. I zarówno futra sztuczne, jak właśnie takie płaszczyki, nawet podobne całkiem do tego. A powiem Wam, że ten kolor mi się bardzo podoba. Ja nie wiem, czy Wy zobaczycie dobrze ten kolor. To jest fuksja, to nie jest taki czerwony, jak tam widać w podglądzie. Dużo bardziej czerwony wyszedł na ekranie. Tak naprawdę to jest, może zrobię zdjęcie dodatkowe, to zobaczycie ten kolor. To jest taka właśnie typowa fuksja ten kolor. Ciemnoróżowy. Nie wygląda wcale jak malinowy, tylko właśnie fuksjowy. No i zobaczycie go na pewno w stylówkach na lata 60, bo to jest ciuch, który będzie do tych stylówek idealnie wprost pasował. No już mówiłam cenę, no i z tych rzeczy dla mnie to jest tyle. Pokażę Wam jeszcze teraz kilka rzeczy takich męskich, systemowych. Też na zimę, dlatego to już jest taki ostatni dzwonek na te rzeczy. Zadyszkę kupiłam w Topczycach, przesuper plecak. Bardzo fajna marka, to jest High Sierra.
ma taki airflow, czyli tu się powietrze rozprowadza, nie zapaca się człowiek jak go nosi. I ten plecak prawdopodobnie jest też przeznaczony do jazdy na rowerze. Tutaj ma rozpięcie, w którym jest taki ustnik z rurką, który prowadzi tutaj po rozpięciu do takiego jakby włączonego do plecaka pojemniczka plastikowego i to rzeczywiście tam jest. Właściwie nowe, nieużywane, więc w ogóle ten plecak jest nowy, więc jak za 10 zł taki super plecak wycieczkowy czy właśnie rowerowy, no to jest ekstra rzecz. Jestem bardzo zadowolona, bo naprawdę nie miałam, ani Wiktor nie mieliśmy takiego typowego właśnie plecaczka wycieczkowego, gdzie można schować kanapki, termos czy właśnie picie i sobie nawet bez zdejmowania plecaka pić. Super rzecz. Ostatnio kupiłam taki kajakarski, nie wiem czy pamiętacie, takie plecako-torbę nieprzemakalne, też super sprawa. No i teraz mamy oboje już takie coś typowo sportowego do wchodzenia na wycieczki. 10 zł. Następna rzecz to kurtka systemowa i też kosztowała 5 zł, bo byliśmy właśnie na tej wyprzedaży, co tutaj były rzeczy po 5 zł. No niesamowite, że takie rzeczy można było kupić na wyprzedaży nadal po 5 zł. Nie wiem, dlaczego tego nikt nie kupił. Peak Performance, czyli super marka. I to jest kurtka taka, no zobaczcie, z takiego super materiału. Zrobię Wam tu zbliżenie, to zobaczycie. Materiał jest przesuper, ma rozpięcia pod pachami, ma wszystkie tutaj takie uszczelnienia i ona jest oczywiście wiatroodporna, wodoodporna i tak dalej, i tak dalej. Tu jest wszystko opisane z taką jakby powłoką, to jest zupełnie nieprzemakalne. Ma kaptur, no i wygląda bardzo, bardzo super i nowocześnie. Wszystkie kieszenie są chronione szczelnie. Także no, można to prawdopodobnie nosić też do polara, na narty lub na deskę, ale będzie też świetne właśnie na wycieczki, kiedy pogoda nie jest do końca fajna, albo właśnie w góry. Przesuper rzecz za 5 zł, nowiutka, naprawdę, to w ogóle nie jest ani przetarte, ani zniszczone, wszystkie zamki działają. No jakby po prostu, może ktoś miał zły rozmiar, może ktoś dostał też i no i nie potrzebował. Naprawdę ekstra rzecz, nowiuteńka. 5 zł. Kolejna rzecz za 5 zł, już Wam pokazuję. Kolejna rzecz to taka kurtka Fatmus. To jest męska kurtka również. Świetna, rewelacyjna kurtka. Tutaj miała rozprucie na kapturze, ja to zszyłam. No ale to jest zimowa kurtka bardzo dobrej firmy i te kurtki naprawdę są drogie. Nowe kurtki tej firmy widziałam po 800, ponad 800 i 900 zł, także to nie jest jakiś szajs, tylko to jest super rzecz. Ona jest troszkę używana, ale tak powiem Wam, że z zewnątrz, tak jak się patrzy z metra, z półtorej metra, tak jak tutaj widać, tego w ogóle nie widać, żeby to było zniszczone. No ale po prostu ktoś sobie już ją ponosił i oddał. No i jak za 5 zł, super zimowa kurtka, no to jest też bardzo markowa i jakościowa rzecz. No i to jest już ostatnia rzecz z tego, co miałam Wam do pokazania z nowych zakupów. A teraz pokażę Wam jeszcze rzeczy, które mam na Vinted. No i kochani, mam tutaj dwie rzeczy, tak jak mówiłam. Jedna rzecz to jest kurtka wędkarska. Kupiłam ją, bo nie zapłaciłam za nią drogo, a takie rzeczy są bardzo, bardzo chodliwe. W sensie, no naprawdę, rzeczy wędkarskie, takie profesjonalne, to jest już dosyć wysoka półka cenowa. Taką kurtkę używaną, już bez metek, widziałam też w takim podobnym stanie za 200 zł na Allegro. Także to nie jest naprawdę coś taniego. No i ona ma taką powłokę nieprzemakalną. Dodatkowo tutaj ma kieszenie, no i wszystkie te systemy wędkarskie, które tutaj ta odzież wędkarska taka zawodowa ma. Ja przeczytałam, że to jest kurtka do brodzenia. Firma Ron Thompson i to jest właśnie typowa taka firma z rzeczami dla wędkarzy i w dodatku ta kurtka ma odpinane rękawy. Na zamkach, także można z tego zrobić po prostu sobie kamizelkę wędkarską i ma też chowany kaptur tutaj w zamku, także to naprawdę jest super rzecz. Fajna rzecz. Ja zamierzam tą kurtkę wystawić na Allegro, no i oczywiście, no może nie za 200 zł, bo jednak, no jednak ja mam opory, żeby dawać takie wysokie ceny, mimo że ta odzież pewnie jest tyle warta i to w ogóle nie jest zużyte, absolutnie. Ta powłoka widać, że jest w ogóle nienaruszona i to jest jak nówka, tyle że nie ma metki. To jest rozmiar L. Jeżeli ktoś wie, że potrzebuje kurtki wędkarskiej albo chcielibyście zrobić prezent komuś, kto lubi wędkować, no to jest przepiękna sprawa. Bardzo fajna rzecz i
No i pewnie się znajdzie na to prędzej czy później klient. No ale gdyby ktoś z Was akurat był na kupnie czegoś takiego, to zachęcam. No i będzie na moim Vinted, a nick mój na Vinted jest podany w opisie filmu. Kolejna rzecz i dzisiaj już ostatnia rzecz, to jest sweterek, który już jest na Vinted, ale chciałam Wam pokazać, bo może jest fajny, to jest dobra rzecz na wiosnę. Oczywiście jak zwykle w tym sezonie będzie moda na beże, to jest marka Alice Bizus i to jest L-ka, on jest na mnie po prostu za duży. Ja użyłam go do jednej stylówki w zeszłym roku, przepięknie wyglądał, ale jednak on jest dla mnie troszeczkę za obszerny. No i ma bardzo długie rękawy też, także to trzeba mieć długie ręce do niego. Jest przepiękny, jest z wiskozą, jest, już Wam mówię, skład. Skład jest taki, wiskoza, poliamid i wełna, 10% wełny, także w większości to jest naturalne włókno z domieszką wełny. Jest przemiły w dotyku, jest taki właśnie lejący bardzo. Naprawdę wygląda jak idealnie jak nowy. Jest troszeczkę tu zmięty, ale naprawdę to jest nóweczka. Tutaj nic nie jest ani zaciągnięte, ani złechmacone. Nie ma ani jednej kuleczki na tym swetrze. No i ma super rękawki, zobaczcie. Takie naprawdę fajne, fikuśne. Tutaj są kokardki czarne z wiskozy. I jeszcze są takie jakby wystające, plisowane mankieciki. Na końcu rękawa, one są wszyte pod spód. Wygląda to przeuroczo, mi się strasznie spodobało właśnie to. Ten element jest przesuperowy. Jak ktoś lubi takie beże i spokojne kolory, to jest taki zimny beż, no to uważam, że to jest przesuper rzecz i naprawdę jest niedrogo go wystawiłam. Też zależy mi, żeby te rzeczy sprzedawać, więc nie daję jakichś wygórowanych cen za to, mimo że to jest naprawdę super skład ten sweterek. Także zachęcam Was, jeśli chcecie, to jest u mnie na koncie Vinted. No i to już na dzisiaj wszystko, kochani. Zapraszam Was w niedzielę, tym razem na kolekcję moich torebek, łącznie z holem torebkowym, bo pokażę Wam nowe torebki, które kupiłam, które będą związane również z tymi stylówkami na lata 50. i 60. Ale jeszcze będę o nich właśnie mówić w tym holu na temat moich torebek. Przygotowuję już stylówki w stylu lat 50. i 60., ale chcę, żeby one były takie naprawdę wysmakowane i dopracowane, dlatego troszkę mi to zajmuje. Jeszcze zbieram rzeczy, zbieram pomysły, także doczekacie się, ale w przyszłym tygodniu. Natomiast oczywiście hol wiosenny już za tydzień. Serdecznie zapraszam i jeszcze raz proszę o polubienia i subskrypcję. Cześć!